Historia kinematografii w Polsce sięga roku 1894, kiedy Kazimierz Pruszyński stworzył pleograf. W Polsce ostatecznie upowszechnił się jednak kinematograf wynaleziony przez braci Lumière. Historia polskiego filmu zaczęła się z opóźnieniem w stosunku do reszty Europy. Pierwszy pokaz kinematografu odbył się 14 listopada 1896 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W 1908 roku na wielkim ekranie wreszcie pojawił się pierwszy polski film Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Jeszcze wcześniej niż Antoś po raz pierwszy w Warszawie powstał inny polski film Niemy, który jednak ze względów cenzuralnych nie został dopuszczony do premiery. Była to pruska kultura opowiadająca o walce Polaków z germanizacją. Jeśli chodzi o historię polskiego filmu, przełomowy okazał się moment powołania do życia instytucji filmowej Sfinks przez Aleksandra Herzca. Jako jej największa gwiazda objawiła się sama Pola Negri. Tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, Sfinks produkował patriotyczne melodramaty. Z najwybitniejszy polski film Niemy uchodzi natomiast Mocny człowiek Henryka Szaro. W latach 1919-1922, w związku z konfliktami zbrojnymi Polski, dominowała produkcja filmów propagandowych. Po utrwaleniu niepodległości Polski, kino patriotyczne przepatało się z kolei z melodramatami i komediami. W latach 30. XX wieku rozpoczęła się dominacja nowo wprowadzonego kina dźwiękowego. Pierwszym polskim filmem dźwiękowym z nagranymi dialogami była Moralność pani Dulskiej, Bolesława Newolina. Jednakże jej udźwiękowienie nie zachowało się do dzisiejszych czasów. Również na początku lat 30. dominowały tendencyjne ekranizacje literatury. Na schyłek dwudziestolecia międzywojennego przypada także pojawienie się filmu barwnego. Autorstwo pierwszego filmu zrealizowanego w kolorze Piękno Księstwa Wickiego przypisuje się inżynierowi Tadeuszowi Jankowskiemu. Po wybuchu II wojny światowej polski przemysł filmowy uległ likwidacji. Infrastruktura oraz sprzęt zostały zrabowane przez niemieckich i sowieckich okupantów, a twórcy ponosili śmierć, ukrywali się lub emigrowali. We wrześniu 1939 roku filmowano działania wojenne podczas kampanii wrześniowej we Warszawie. Samodzielna polska działalność kulturalna została zakazana na terenach okupowanych przez III Rzeszę. W czasie okupacji kraju filmy były kręcone przede wszystkim przez Polski Ruch Oporu. W 1942 roku Komenda Główna Armii Krajowej powołała w Biurze Informacji i Propagandy grupę filmową kierowaną przez Antoniego Bohdziewicza, która była odpowiedzialna m.in. za filmy z Powstania Warszawskiego. Wojna i okupacja doprowadziły do zniszczenia polskiej kinematografii, a władze komunistyczne, które objęły władzę w Polsce po II wojnie światowej, rozpoczęły szybką jej odbudowę, licząc na wykorzystanie tej formy przekazu do własnych celów propagandy politycznej. 13 listopada 1945 roku na mocy dekretu rządowego utworzono państwowe przedsiębiorstwo Film Polski, podlegające bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Sztuki. 3 lata później powstała Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi, pierwsza instytucja publiczna prowadząca edukację w zakresie sztuki filmowej. Dzieje polskiego filmu powojennego zapoczątkowała Polska Kronika Filmowa oraz propagandowe filmy dokumentalne. Na początku okresu 1945-1955 dominowały jednak rozrachunki z okresem okupacji hitlerowskiej z czasów wojny. W 1947 roku Leonard Burszkowski zrealizował pierwszy powojenny film fabularny Zakazane piosenki. Wraz z umacnianiem się systemu komunistycznego w Polsce wzrastała centralizacja produkcji filmowej i przestawienie jej wyłącznie na cele ideologiczno-propagandowe. Utworzenie w 1952 roku
Centralnego Urzędu Kinematografii spowodowało załamanie produkcji filmowej. Śmierć Józefa Stalina spowodowała zatrzymanie procesu podporządkowania polskiego kina i złagodzenie cenzury. Powstające filmy zaczęły przedstawiać ciemne strony panującego systemu, takie jak zły stan zaopatrzenia oraz będące w krytycznym stanie warunki mieszkaniowe. Na gruncie fabularnym z kolei zrodziło się specyficzne zjawisko. Dzieła polskie zaczęły zdobywać coraz więcej nagród na międzynarodowych festiwalach. Krytyka zachodnia określiła ten fenomen mianem polskiej szkoły filmowej. Tematykę szkoły polskiej stanowiły tragiczne wydarzenia II wojny światowej. Głównymi przedstawicielami polskiej szkoły filmowej są m.in. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski, Andrzej Wajda, Andrzej Munk czy Kazimierz Kuc. Na początku lat 60. XX wieku doszło do likwidacji polskiej szkoły filmowej w wyniku uchwały z 1910 roku. Filmy tego nurtu artystycznego, jako niezgodne z propagandą partii, poddane zostały negatywnej ocenie. Równocześnie ograniczona została swoboda twórcza polskich zespołów filmowych, co spowodowało emigrację z kraju licznych twórców polskiego kina, między innymi Polańskiego i Forda. Na przełomie lat 60. i 70. po sukcesie Krzyżaków, tematykę współczesną przyćmiło kino historyczne i kostiumowe, oparte na dziełach literackich. Sukcesy odniosły takie filmy jak Popioły, Andrzeja Wajdy, czy Pan Włodojowski, Jerzego Hoffmana. Od 1969 roku ukształtował się nurt zwany kinem młodej kultury, oparty na hasłach Adama Zagajewskiego o mówieniu wprost i ukazywaniu rzeczywistości w pełnej krasie. Czołowym przedstawicielem nurtu był Krzysztof Zanussi. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku wyłoniła się grupa młodych artystów, która z niepokojem patrzyła na upadek moralny polskiego społeczeństwa, powodowany m.in. przez korupcję. Narodził się wówczas nurt nazwany mianem kina moralnego niepokoju. Tematyka nurtu stanowiły różnorodne zagadnienia społeczne, takie jak rozpad rodziny wielopokoleniowej czy też więzi małżeńskiej. Kiniem moralnego niepokoju przewodził Andrzej Wajda ze swoim dziełem Człowiek z marmuru. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po ogłoszeniu stanu wojennego nastąpiło załamanie polskiej kinematografii. Wiele filmów otrzymało zakaz rozpowszechniania. Część twórców wyemigrowała. Część zaś musiała przedstawić produkcję filmową z pominięciem wątków politycznych. Głównym nurtem w kinematografii polskiej było jednak tak zwane kino popularne. Filmy komediowe różnych twórców, będące satyrą na polską obyczajowość, przeżywały szczególną popularność. Pod koniec lat 80. XX wieku rozpoczęło się w Polsce łagodzenie cenzury w celu odbudowy kondycji polskiej kinematografii. W 1987 roku uchwalona została ustawa o kinematografii, na mocy której państwo straciło niepodzielną kontrolę nad produkcją i rozpowszechnieniem filmów. Przekształcenia ustrojowe w Polsce spowodowały zniesienie cenzury i dalszą decentralizację produkcji filmowej. Dawne zespoły filmowe zaczęły przekształcać się w studia filmowe. Kinematografia w Polsce znalazła się w kryzysie. Załamaniu uległa frekwencja w kinach, a do kraju masowo trafiały produkcje ze Stanów Zjednoczonych. Główny wpływ na odbudowę kondycji polskiej kinematografii miał sukces kina rozrywkowego. Kino komercyjne niejako odbudowało kondycję polskiego kina. W 1999 roku roczna liczba widzów wzrosła z 10 milionów do 27 milionów. Przełom XX i XXI wieku w polskiej kinematografii rozpoczął się od ekranizacji kanonicznych dzieł literatury polskiej, takich jak Pan Tadeusz oraz Zemsta Andrzeja Wajdy, Ogniem i Mieczem Hoffmana czy Quo Vadis Kawalerowicza. Międzynarodowe uznanie, potwierdzone przez otrzymanie Złotej Palmy, zyskał Polański za film Pianista.
W 2005 roku na mocy nowej ustawy utworzony został Polski Instytut Sztuki Filmowej, którego zdaniem było wspomaganie finansowe produkcji filmów o wysokiej wartości artystycznej. Do kinematografii polskiej powrócili Skolimowski i Holland, a nagrodzeni za szczególne osiągnięcia byli także m.in. Smarzowski, Jan Komasa, Lech Majewski, Leszek Dawid oraz Paweł Pawlikowski. Uznanie zagranicznych jurorów zdobyły filmy Małgorzaty Szumowskiej, Tomasza Wasylewskiego, a także Agnieszki Holland.